Jesteś, człowieku? Obudź się. Nikt nie mówi, nikt się nie odzywa. Słyszycie mnie? Halo? Słyszy mnie pan? Czy słyszy mnie pan? Proszę się odezwać, co się dzieje? Co się z wami dzieje? Ludzie! Ludzie! Co się z wami dzieje? To sen? Nie, nie wytrzymam tego. Jeśli to sen. Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Zniknął, co się dzieje? Zniknął! Ty, ja to z tobą mogę, sam chciałeś. Ja, dawaj Grandę, ale nie na wojnę freestyle'ową. Dawaj Grandę, nie bądź pizda. Dawaj Grandę. Nie, 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 ja nigdy nie byłem. Grandę. Nie bądź pizda. Ja nie umiem. Nie przy kobiecie. Pokaż, że masz jaja. Grandy, pokaż przy kobiecie, czy potrafisz się bawić. Dawaj. Właśnie tak. Dawaj Grandę. Ex Grandy Sancion. Głosić Grandy Sancion. Zgłosić czy dzisiaj, czy dobrze? Lil Pismak versus XX Grande Nacion for Freestyle Battle Los Santos and coming soon. Pismak, kurwo i chuju. Masz nos jak butla, a dupę jak wiaderko. Fu, chuj ci na imię, jebał cię pies. Tak ci mówię i spierdalam stąd. Cześć. Cześć, cześć. Dawaj Pismak, dawaj Pismak, odpowiedź. Don Grandy handluje kałachami i zadaje się z pałami. Sprzedaje kolegów na policji, bo jest kurwą nie ma ambicji. Dawaj szefie, dawaj szefie. Dawaj Pismak, dawaj. Mocne słowa, jak na Rudego. Piszesz bzdury i głupoty. Elo. Nie pomawiaj mnie, synku. Bo dostaniesz w pizdę. Elo. Esa. Dajesz na słowo. Ci mają pałkę. Nigdy nie spojrzałeś na kobiety kuciapkę. Jesteś słaby i brudny, brzydki. A za chwilę będą na ciebie piski. Powiedz Grandy. Aaaa! Rudy, Rudy! Rozkręca się, rozkręca się! Spójrz se w lustro! Co ty mówisz? Chyba jesteś pojebanym chujem! On to wygrał! Zobaczymy. Dawaj Pismak. Zero rymów challenge! Zero rymów challenge! Dawaj Pismak, jeszcze masz okazję! Dom Grandy, dałeś zrobić chuja, a zaraz ci wyjebie porządnego luja. Handlujesz bronią po mieście, a ja cię rucham w kolorowym cieście, jo. Ooooooo! Pawickiewicz i Kowalowski. Jesteś chujem. I zaraz ci wyjebie znowu tym lujem, jo. Dobra, dobra, nie bij. Kiedy wchodzę na ten bit, to czuję się znakomicie. I wiadę w ciebie na tym bicie, jo. Yo, yo. Jeszcze? No nie mam, czekam. Jak to wygrał? Dla mnie Pismak. To trzeba jakieś głosowanie zrobić. Dobra. Trochę niezręczna sytuacja. Odrobinę. Nie wiem. Wiesz, co by inny facet zrobił na moim miejscu? Co by zrobił? Halo, SPD, SPD, jest nas 32, łapki, łapki. Podrapałby się po jajach. Albo po plecach. Nie. A co? Thank you.
Przepraszam, nie mogę. Majster, tam jakieś dymy były środkiem, uważał, nie? Co się stało? A prilaj mi z kurwą! Co się stało, że ona płakała? Kurwa! Gościu! No? Ty nie uwierzysz, ja przez okno zobaczyłem! Ja pierdolę! Co zobaczyłeś przez okno? Wchodzę do środka i słyszę, kurwa, stękającą laskę i jakiegoś typa. I tam do siebie, kurwa, mówią, coś tam. Potem się, kurwa, musknęli ustami i wysyłam SMS-a od razu do Grandy, że się kurwiszon puszcza i do niej, że jest kurwiszonem. O, ja pierdolę. Co, serio? Kurwa, przysięgam ci na życie Kataliny. What? Włączyć syrenę czy coś? Jeszcze nie teraz. Oj, oj, oj. O, kurwa. Halo? SMS-y, przyjacielu, kurwa, SMS-y. Felipe, dobra. A, chyba się nie da. No dobra, w takim razie powiem ci tak. Specjalnie przyjechałem tu tutaj. To jest taki poboczny biznes, który mamy. Stawiamy food trucki na jakichś eventach dookoła sportowych, sportowych. I teraz tak. Jeśli chcesz parówkę, nie musisz szukać, kurwa, o jakichś pojebów. Tutaj mogę ci zaserwować parówkę. Jeśli chcesz mieć coś ciepłego w ustach, jak najbardziej zapraszamy. A jeśli chcesz robić lody, no to mogę cię zatrudnić i będziesz po prostu ice creamy ludziom sprzedawać. Nie musisz chodzić się kurwić po Melinie. Co, i teraz się obraziłaś na mnie, tak? Możesz mi odpowiedzieć? Ja nikogo nie zdradziłam. No ale widziałem, no kochanie, no. Powiedz mi coś, czego nie wiem. No dobra, no może Grande jest nikim, tak? Ale się rozwija. Kiedyś będzie kimś. Nikim. Kuda mnie wszystkim teraz. No to mogłaś się nie lizać jakimś ziomkiem na Melinie. Słuchaj mnie. No, to powiedz mi teraz, jak było. Powiedz mi, jak było i ja w to uwierzę. Chodził ze mną cały czas. Mówił, że jestem dla niego jak siostra, że mu ją przypominam. Mówiłam, że mnie przeraża jego śmiech. Jeździłam z nim do pracy, bo był jedyną osobą, z którą mogłam teraz jeździć. Rozmawiałam z nim, posłuchaj. Rozmawiałam z nim. Był miły. Ale wiedziałam, że coś jest z nim nie tak. Pytałam, dlaczego na przykład mi pomaga? Dlaczego jest cały czas obok? Nieważne, gdzie się ruszyłam, on był, rozumiesz? Zawsze był. Ja nawet na krok nie mogłam odejść, bo zawsze gdzieś za mną był. Pytałam, o co chodzi. Dlaczego tak robi? I postanowiłaś się zrewanżować, tak? Tak jak kobiety potrafią najbardziej. Zamknij się i wysłuchaj. Wtedy, kiedy urząd wszystkim nam nadał te kary finansowe, poszliśmy do urzędu. Był strajk. Ludzie weszli do środka. Ja też tam byłam. Dlaczego? Myślałam, że będzie tam dom. Nie było go. Wyszłam. Szłam w stronę Meliny. Kto był za mną? No właśnie on. Budyń. Dotknął mnie, położył swoją brodę na moim ramieniu. Odwróciłam się szybko. Szłam dalej. Powiedział, chodź na herbatę. Porozmawiamy, powiem ci, o co chodzi. Poszłam. A resztę już znasz. Uciekam, nie będę zajmowała ci czasu. Ja idę spać też. Tym razem... Ale dzisiaj prześpię się u Spadinia. Jasne. Póki nie porozmawiamy. W normalnych warunkach, w normalnych okolicznościach. Rozumiem. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Fizycznie dobrze. Psychicznie źle. Czas się przespać. Dobranoc. Dobranoc. Wypoczywaj. Ty też. Jutro będzie...
ciężki dzień. Dobranoc. Dobranoc. Hello, what you want now? I got a man. Lepiej się czujesz? Dom, zamknij oczy. Zamknij oczy, Don. Nie uciekniesz.